Po pierwsze, robimy rozrywkę, nie mędrkujemy. Nie robimy blogów specjalistycznych, staramy się być parodystami, komikami, opuszczamy wszelakie tematy typu dysputy polityczne i tak dalej. Nie angażujemy się w poważne rzeczy. Staramy się robić lekkie rzeczy, takie showsy, a nie vlogi. Ten, kto zna różnicę między definicjami, będzie wiedział, o co chodzi. Liczy się pomysł i ekipa. Ja bym tutaj jeszcze podkreślił jedną rzecz. W naszym przypadku celowo staramy się wprowadzać kontrasty między występującymi osobami, charakterami na wizji. Mamy taką zasadę, że kogo kochają wszyscy, tego nie kocha nikt. To znaczy każdy prezenter musi kogoś wkurzać, kogoś irytować, musi gdzieś tam znajdować swoją niszę. I staramy się to realizować. Im bardziej prezenter jest ugrzeczniony, w naszym przypadku spokojny i niewyrazisty, tym szybciej nam spada oglądalność. Mechanizmy komunikacji, czyli feedback ze strony internautów, którym celowo podsuwamy takich momentach możliwość komentowania, skrytykowania, irytowania się jakby tym, że prezenter jest zjadłym diabłem, to poprowadził lepiej. No to powoduje, że oni po prostu tam piszą, spędzają więcej czasu na naszej witrynie i partycypują aktywnie w storyline tej platformy. Właśnie jakim jest w tej chwili to krosowanie się przede wszystkim postaci. Produkuj regularnie. Tylko systematyczność i tylko i wyłącznie regularność powoduje, że mamy lojalnego użytkownika, który do nas wraca. Userzy kochają tasiemce. Jest bardzo dużo osób, wiemy to dobrze, które nakręciły jeden film o jedzeniu zupy albo nie wiem, o perypetiach jakichś z kablem do internetu, zgarnęły bardzo dużą oglądalność, ale niestety nie powieliły tego sukcesu. To jest największy, że tak powiem, największa bolączka sieci. Żeby starać się wydawać produkcję w określonych cyklach, nawet pasmach. Unikaj kręcenia z kalkulatora i powielania schematów. To znaczy to, co było w sieci, to, co kręcą wszyscy, czyli na przykład vlogi znowu. Ja nie chcę po tych vlogach jechać, bo jakby tutaj rozumiem twórców, którzy zaczynają, nie mają takiego zaplecza produkcyjnego jak osoby, które są bardziej biegłe. Nie chcemy po prostu robić kolejnych vlogów na tle ściany, opowiadania o tym, jak było na jakimś filmie. Staramy się to podciągać pod show. To, co istotne jest tutaj, to też z drugiej strony nie silimy się na taki obraz typu żyleta. Nie idziemy w kierunku HD, możemy HD-ku robić, mamy sprzęt, mamy całą linię produkcyjną, ale co z tego, jeżeli user w Polsce średnio posiada łącze 1,5 megabita, jeżeli nawet na YouTube będzie chciał tworzyć coś w HD, to i tak ten YouTube nam troszeczkę zjedzie z kompresją, nie uzyskamy dokładnie żylety, więc też nie silimy się w tym wypadku na dużą jakość tak, realizacyjną. Szanuj prawa autorskie. To jest główny clue, którym się staramy kierować. Wszystkie bazy audio, wszystkie bazy wideo, sample w programach, odwołania do źródeł. Wiesz, no, nie wiadomo, jak YouTube za parę lat, albo jak sieć zareaguje na to, że ktoś wstawił czyjś fragment produkcji i się okaże, ten ktoś przyjdzie do nas i będzie chciał nam zablokować ten film, który ma nabite kilkanaście milionów. Po prostu staramy się iść swoją drogą, jednak produkować swój autorski content i nie używać innych produkcji do generowania naszej popularności. W update'cie jest taka sytuacja, że puszczamy fragmenty filmów zawsze, nigdy komercyjnych stacji. Totalnie, jeśli logotyp nawet jakiejś argentyńskiej stacji już nie przejdzie, to w online. Pokazujemy zdarzenia najczęściej, losowe, jakieś takie, tak jak ta dziewczyna, która się wychylała z pociągu. Cytujemy, zawsze jest odwołanie do źródła, do tego pliku. Jeszcze mało tego, szukamy, jeżeli jest to już ukradzione na czymś kanale, ktoś od kogoś wziął, to sobie przykleił, to my staramy się jeszcze dochodzić do źródła. Monitorujemy, gdzie jest największy ruch w sieci i staramy się podać to źródło, ale jednocześnie tego użytkownika nagrodzić za to, że nam ten klip nadesłał. W przypadku ślepej kliszki, gdzie wszyscy się piszą na forum, dlaczego nie wpuszczamy fragmentów tych wpadek, no to właśnie tutaj jest case prawny, że mamy prawo pokazać screenshot z tej produkcji, ale już puszczenie fragmentów w pejoratywnym znaczeniu, no, w tym momencie troszeczkę by się ocierało już o łamanie prawa. Dobrze. To jest zasada, która, no, kto tworzy w sieci, wie bardzo dobrze. Nasz przelicznik jest następujący. 10-minutowy klip traktujemy jak film na DVD, a 3 minuty jak godzinę w zwykłej telewizji. To jest taki przelicznik internetowy. Już mam kończyć? Ja już chyba mam niedużo. No to jeszcze, dobrze, to jeszcze minutka, dobrze, na szybciej. Łukasz, odpowiesz, jakie są biznesowe lata? Czy się zapina? Tak, to się wytynam, się spina. Właśnie, ile jeszcze mogę? Przepraszam. Bo ja mam 4 minuty. To pan mnie tutaj zciśnieniowo strasznie. Nie, to jest przerwa i następny.
Tak, no to jak ktoś chce wyjść, to ja po prostu zapraszam, naprawdę, nikogo nie trzymam pod to. Bo chciałbym tutaj właśnie pokazać ten case urządzenia mobilne w tej chwili, nie wiem nawet co tu rozwijać, no to po prostu za chwilę będą tak naprawdę pełnić główną rolę. Telewizor to będzie peryferium komputera, ja jestem takiego zdania w każdym razie, że centrum to będzie komputer, stacja dokująca, cokolwiek. Tutaj malutkie wtrącenie, czy ktoś może strzelić, ile w tej chwili mamy page viewsów mobilnych na to się wytnie. Tak, czy ktoś się orientuje? O 10 tysięcy, jak się ktoś pomyli, koszulka to się wytnie. Tak, może się uskinie. No właśnie, strzelamy. Nie, ale w ogóle, ile w całości? 1,2 miliona mamy realnych użytkowników platformy, natomiast page viewsów takich ogólnie mamy 4 miliony 800. Bo to jest serwis, który na czasówkę stawia, nie na odsłonę. Oj, tu pojechałeś, chyba. No, jeśli to nie jest wideo. No nie, jeszcze tak dobrze nie jest. Może ktoś rzuci liczbę, tak? 10%. Blisko. No mamy 15, to więc strzelam. To jest nieźle, nawet dobrze wiedzieć przy okazji. Proszę. Mamy 7%, 344 tysiące odsłon mobilnych. To sobie możecie już w tej chwili wyobrazić, jaki to jest power już w tej chwili. Interakcja z użytkownikiem. Użytkownik na maksa ma fan, kiedy jest współtwórcą odcinka. Przysłał coś, skomentował. Crosslinkowanie postaci już wyjaśniałem. Social media, co tu gadać? Tresuj hejterów i monetyzuj trolling. Wszyscy narzekają na tych hejterów, a my się cieszymy z hejterów. No. Przychodzi idiota, pisze komenta, wraca po tego komenta, bo hejter najczęściej ma taką tendencję, że jak bumerang pojawia się z powrotem, żeby sprawdzić efekty swojej pracy. Ale nawet nieświadom dostaje na twarz instreama, bo cupping się wyzerował po godzinie, powiedzmy, i w tym momencie zarabiamy na takim człowieku. Każdy taki człowiek, który wchodzi kolejny raz skejcić swój koment, po prostu przy okazji no, załatwia nam sprawy reklamowe. Z drugiej strony hejterów też lubimy cytować w programach, robić z nich pośmiewiska, a tam taką jedną rzecz, absurdalnie nam hating spada na to średnie. Bo ludzie zauważyli, że nie to, nie tędy droga, ale też mamy fajny mechanizm we Flashu, który narzuca to, aby ludzie odcenzurowali swoje przekleństwa i wejść do Reala. Powiem szczerze, tak naprawdę w Realu się okazuje, które produkcje się podobają najbardziej ludziom, można w krótkich rozmowach właśnie w ramach slotów to fajnie sobie przedyskutować. Budżet, proszę te dwie plansze, ja właśnie tak kolega pytał, pilnuj budżetu, łap się innych zleceń, ale trzymaj filmowania, to jest bardzo, bardzo istotne. No to się wytnie, mamy jednego powiedzmy redaktora, jeszcze osobę, która to koordynuje i bardzo dużo ludzi porozrzucanych, tych z głównej obsady aktorskiej projektu. I to teraz powoduje jedną rzecz, że my działając bardzo low costowo, musimy, może inaczej, tak żeby do wyobraźni się odnieść. 70% powierzchni instreamów można pokryć reklamą. My w tej chwili gwarantujemy miesięcznie 5 100 000 odtworzeń multimedialnych. Tyle jesteśmy w stanie zagwarantować na to się wytnie. To jest nasza średnia miesięczna. W tej chwili na swoim playerze. Na własnym playerze. I to jest ważne, że mamy ad server, który to podaje. Mamy własne, możemy autopromocyjne kampanie też wrzucać. Nie mamy żadnej prowizji. To jest dział reklamy, który pozyskuje te kampanie i wrzuca je do naszego playera, akurat na tym projekcie, bo wiadomo, jeszcze mamy kilka innych. Na przykład sprzedaży kupania. Tak, to jest dział reklamy. Załatwia sprawę pozyskania. My jeszcze konwersję tej reklamy robimy, przygotowujemy do emisji. I teraz cennik wygląda tak, za 1000 streamów 30-sekundowych, to jest 48 zł bez rabatów, tak? Za 15-sekundówkę w tym momencie, żeby nie spamał, to jest 30 zł. To jeżeli sobie to przeliczycie w minimalnych zakresach, czyli obłóżmy 70% tą 15-sekundówką w tym momencie i nawet jeszcze po opuście. To no, zapraszam do kalkulatora, żeby to w najprostszy sposób przeliczyć. Nie mamy aż takich prowizji, jakie pobiera YouTube, pośrednicy i tak dalej. Natomiast projekt Off the Record, powiem tak, że on nam się spina budżetowo, że do niego nie dopłacamy. Mało tego, jeszcze dodatkowo mamy partnership z YouTube'em, gdzie na YouTubie o 3 tygodnie celowo opóźniamy publikacje. Wszystkie produkcje są opóźniane o 3 tygodnie, gdzie to na YouTubie komunikujemy. Tam mamy naprawdę niezłą oglądalność, bo bardzo często z czymś nawet na stronie głównej lądujemy YouTube'a. I to dodatkowo nam jeszcze zasila tą, nie dość, że dostajemy dodatkowy zasięg, to jeszcze do tego wszystkiego dodatkowe pieniądze z in-streamów tych YouTube'owych. Także konwersje z YouTube'a mało. Bardzo mało, i powiem szczerze, że jak ktoś będzie opowiadał, że trailer wyświetlony na YouTubie to jest fajna konwersja do serwisu, to będzie bredził i to każdy wie, jak to się dzieje.
jest bardzo ciężko przenieść. Są wyjątki, ale nam się udaje bardziej pozyskać RU, czyli ludzi, których ściągamy na fanpage. A na fanpage'u publikujemy tylko i wyłącznie odnośniki do To się wytnie, nie do YouTube'a. Więc w tym momencie ktoś, kto wpadł z YouTube'a na fanpage To się wytnie, tam jest 93 tysiące lajków w tej chwili, automatycznie o kolejnych odcinkach będziesz informowany poprzez publikację naszego playera. Także tak się to pokrótce odbywa. Czy są jakieś jeszcze pytania? Ja już skończyłem w tym momencie, już nie będę męczył tą prezentacją. Dobrze, dziękuję.